Cześć kochani, z tej strony Wasza Tamara, czyli Macadamian Girl. Mam dzisiaj vlog, na który bardzo, bardzo czekałam, dlatego że mam dla Was lookbook letniej kolekcji Orsay. Dlaczego tak bardzo chciałam tego vloga dla Was zrobić? Drogie kobietki, bo to przede wszystkim do Was jest ten vlog, no bo przecież są w nim kobiece ubrania. Chodzi o to, że wcale nie potrzeba dużego budżetu, żeby wyglądać pięknie, seksownie, jeżeli macie na to ochotę, albo zwiernie lub romantycznie, jeżeli taki nastrój akurat w danym dniu Wam towarzyszy. Dla mnie bardzo ważne w modzie jest dopasowanie do sylwetki. To, za co ja kocham markę Orsay, to to, że te rzeczy są bardzo dobrze skrojone, a kosztują naprawdę, powiedziałabym, że niewiele względem tego, jak wyglądają. Tutaj moje koleżanki często mnie pytają, skąd masz taką piękną sukienkę? Pytałyście mnie też o sukienkę w cytryny, która tak Wam się podobała na Instagramie. To także jest sukienka z Orsaya. Więc ja w dzisiejszym vlogu przygotowałam dla Was kilka moich typów, takich top typów z letniej kolekcji. Chcę Wam pokazać, jak wyglądać kobieco, pięknie, zwiewnie latem, a przy tym zaoszczędzić trochę w domowym budżecie, żeby jeszcze Wam na wakacje starczyło. Postanowiłam zacząć ten lookbook od mojej ukochanej sukienki. Kojarzy mi się z francuską rivierą, brakuje tylko jeszcze spektakularnego kapelusza, ale ten zostawiłam sobie do innej stylizacji. Sukienka, która pięknie podkreśla talię i eksponuje dekolt. Załóżcie do niej koniecznie duże kolczyki. Żółte buty podkreślają wesoły letni charakter stylizacji, a najbardziej w tej sukience podoba mi się piękny malarski wzór na samym dole. Myślę, że będziecie czuły się jak z jakiegoś magicznego obrazu. No i jeszcze mały trik. Ta sukienka świetnie sprawdzi się, jeżeli macie wąskie biodra, bo doda Wam co nieco objętości. A jeżeli macie szerokie biodra, nie martwcie się, nie będzie jej widać, za to pokażecie zgrabne nogi. Kocham kombinezony, pięknie wydłużają sylwetkę i doskonale poprawiają proporcje. Ten możecie nosić z paskiem lub bez paska. Ja akurat wybrałam tę pierwszą wersję, ponieważ kocham mocno zaznaczoną talię. Cienki sweterek świetnie będzie służyć jako ocieplenie w chłodniejsze wieczory. Noście go nonszalancko, świetnie będzie wyglądał lekko zsunięty z ramienia, spełni wtedy rolę szala owiniętego wokół Waszej sylwetki. A koszyk jest moim absolutnym hitem z tej kolekcji Orsaya. Wygląda świetnie zarówno do stylizacji miejskich, jak i będzie się dobrze prezentował zawieszony na ramię roweru. Tylko pamiętajcie, przy eskapadach za miasto jedźcie jak najdalej, tak żeby stracić zasięg i Wi-Fi. No właśnie, skoro o letnich eskapadach mowa, to mam dla Was zestaw idealny na letni spacer. A może nawet na krótką wizytę na plaży? Bluzka z marokańskimi wzorami odsłaniająca ramiona to mój absolutny faworyt. Dlatego ma piękne wiązania, którymi można zabawić się trochę w odkryte zakryte. Shorty z wysokim stanem świetnie podkreślą Waszą talię, a jeżeli chcecie je nosić na biodrach, to też będą bardzo dobrze wyglądać. A buty? Oczywiście mocna dawka koloru. Żółty doda Wam humoru, nawet jeżeli za oknem będzie nieco pochmurno. A torebka? Oczywiście musi pomieścić wszystko. Jakąś książkę, coś do picia, no i może małe co nieco do przekąszenia. A do tego wygląda pięknie. Plecionka z niebieskimi wstawkami to coś, co będzie pasować do wielu Waszych stylizacji. Kochana, co zrobić, kiedy wesele za 5 dni, Wy zwiedziłyście już milion sklepów i nadal nie macie wymarzonej sukienki? Właśnie wtedy ja przychodzę Wam z pomocą, z odsieczą można by rzec. Ta sukienka nada się fantastycznie na letnie przyjęcie i na wesele. Jeśli chcecie wyglądać bosko, kwiatowy wzór i soczyste kolory to coś, co sprawi, że Wasza uroda będzie pięknie podkreślona. Odcięcie pod biustem sprawi, że nie będziecie musiały przejmować się dodatkową porcją weselnego tortu, a wygodne buty pozwolą Wam przetańczyć całą noc w rytm skocznej muzyki. A na deser? Odrobina orientalnej nonszalancji. Co powiecie na sukienkę, która jest tak samo spektakularna jak wygodna? Ja mówię tak. Zawsze tak. Świetna propozycja zarówno na letnie spacery, eleganckie wyjścia, jak i na może bardziej imprezowe wieczory. Na co dzień wybieram do niej kapelusz z szerokim rondem i torebkę koszyczek. Wygląda elegancko, ale ma w sobie sporo letnich wibracji. Do tego buty, które już znacie. Po prostu je kocham. Moja noga czuje się w nich wygodnie, a ja wyglądam kobieco.
Moje drogie, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że moje propozycje sprawiły, że pójdziecie prosto na zakupy. Szczerze powiedziawszy, ja jeszcze mam kilka typów, które Wam tutaj nie pokazałam i już czekam tylko, żeby je kupić i nosić. Piękna kolekcja, piękne, radosne, kolorowe barwy i przede wszystkim jest bardzo kobiece. Więc jeżeli potrzebujecie idealnego zestawu na wesele, letni wypad, czy po prostu fajnego stroju na co dzień, to myślę, że ten lookbook zdecydowanie jest dla Was. Także bądźcie piękne i bawcie się kolorami, bawcie się modą. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji. Dajcie znać, który z zestawów podobał Wam się najbardziej. A ja już uciekam na zakupy, bo mam jeszcze w głowie kilka rzeczy, których potrzebuję, żeby dopełnić swoje letnie stylizacje. Pa, pa!